Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Obliż prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczby oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. Wynik przestaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. W tym zadaniu proponuję wypisać wszystkie możliwe zdarzenia, czyli rzucamy dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Co może wypaść? Może wypaść 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, no i 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. No i teraz tak, omega, czyli liczba wszystkich możliwych zdarzeń, to jest u nas 6 kolumn, 6 wierszy, 6 razy 6, czyli 36. Teraz oczywiście korzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli moc zdarzenia A przez moc zdarzenia omega, gdzie A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, a omega oznacza liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. No to omega już widzimy, mamy 36, natomiast zdarzenie A, jakie to są zdarzenia? To są takie zdarzenia polegające na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczby oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. W pierwszym rzucie to mamy w tej kolumnie mamy parzystą liczbę oczek, w tej kolumnie i w tej kolumnie. I teraz z tych trzech kolumn wybierzemy takie, gdzie takie zdarzenia, gdzie iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie podzielny przez 12. No to sprawdzamy. 2 razy 1, 2 nie dzieli się przez 12. W tej kolumnie 2 razy 6 to jest 12, dzieli się przez 12. W tej kolumnie będzie 4 razy 3, 12, dzieli się przez 12. I 4 razy 6, czyli 24, dzieli się przez 12. W tej kolumnie będzie 6 razy 2, 6 razy 4 i 6 razy 6. Tutaj mamy 12, dzieli się przez 12, tutaj mamy 24, dzieli się przez 12 i tutaj mamy 36, dzieli się przez 12. Czyli liczba zdarzeń sprzyjających, mamy 6 takich zdarzeń, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, czyli 6 przez 36, czyli 1/6 i to jest odpowiedź do naszego zadania. Wynik jest przedstawiony w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.